Proszę Państwa, nie jestem w stanie omówić wszystkich kwestii związanych z wychowaniem do wiary albo wychowaniem w wierze. Natomiast chciałam się odnieść do niektórych aspektów i mam nadzieję, że prezentacja, którą przygotowałam, za chwilę zostanie udostępniona i będzie widoczna. Ufam, że już jest. Czy Państwo już, chyba tak, chyba widzę, że na ekranie jest widoczna prezentacja, wobec czego mogę mówić dalej. Szanowni Państwo, kiedy mówimy o wychowaniu do wiary, pojawia się od razu takie pierwsze odniesienie. Czy będziemy to realizować jako wychowanie do wiary, czy wychowanie w wierze, czy inicjacja do wiary, czy też użyjemy jakiegokolwiek innego określenia, to jakiego określenia użyjemy, będzie miało duże znaczenie w tym, jak będziemy tę rzeczywistość wiary przedstawiać. Próbuję teraz, mam nadzieję, że uda mi się zmienić i że Państwo widzą kolejny slajd. Przygotowałam kilka punktów od założenia ogólnego przez odniesienie do postrzegania dziecka, krótkie odniesienie do tego wychowania w rodzinie, formacji i wychowania chrześcijańskiego. Dziękuję za wszystkie wypowiedzi, które były przede mną, bowiem dzięki temu nie muszę się już tak szczegółowo odnosić do kwestii związanych z tym kulturowym tłem, czy społeczno-kulturowym tłem wychowania do wiary, ponieważ one zostały już omówione przez wszystkich szlachetnych przedmówców. Tutaj chcę dodać, że mogłam uczestniczyć w pierwszej części, natomiast niestety nie mogłam uczestniczyć w części drugiej, ponieważ prowadziłam zajęcia z moimi studentami kierunku pedagogika w Tarnowie. Natomiast mam nadzieję, że zarówno studenci, jak i Państwo mogą uczestniczyć teraz w trzeciej sesji, wobec czego mogę się tylko odnosić do sesji pierwszej i do sesji trzeciej. Mówiący przede mną ksiądz profesor Bortkiewicz wskazywał na te potężne zmiany kulturowe, które wystąpiły, i wśród tych zmian wskazywał na to, co wpłynęło na nowe spojrzenie, na zupełnie odmienne spojrzenie na osobę, ale też na odmienne spojrzenie na małżeństwo i rodzinę. I proszę Państwa, kiedy mówimy o wychowaniu do wiary, warto pamiętać, że u podstaw zawsze będzie to spojrzenie na osobę i to, w jaki sposób będziemy, odnosząc się do osoby, starali się wprowadzić ją w rzeczywistość wiary. Współczesne tsunami kulturowe, tak to można określić, zmieniło nam też postrzeganie osoby. I osoba ujawnia się albo w takich kategoriach ubóstwiania, czyli zastępuje miejsce Boga, jest traktowana jako ktoś znajdujący się w pewnym piedestale, albo zaczyna być degradowana do pozycji zbliżonej do świata zwierząt. Niestety wracają stare ujęcia socjalistyczne, które ciągle prezentują człowieka jako nieco udoskonalone zwierzę. Niedawno też uczestniczyłam w takiej konferencji, w której znów przypominano, że człowiek nie jest nikim innym, tylko bardziej rozwiniętym czy bardziej udoskonalonym zwierzęciem, ponieważ zapomniano w tych prezentacjach o aspekcie duchowym. Co do indywidualizmu i liberalizmu odnosiliśmy się już dzisiaj, wobec czego nie będę głębiej przedstawiać tematu. On został tylko tutaj zarysowany. Natomiast rozwijający się indywidualizm i liberalizm prowadzi bardzo mocno do hedonizmu i do anomii moralnej.
I to, co obserwujemy też we współczesnych tendencjach służących seksualizacji człowieka, jest w dużym stopniu związane z tą rozwijającą się silnie anomią moralną. Do tego dochodzi jeszcze zjawisko, seksualizacja łączy się nam ze zjawiskiem sekularyzmu i to nie takiego wyodrębniania się sfery świeckiej, ale narzucania bardzo mocnego takiego spojrzenia na religię, która staje się kwestią prywatną, niezależną od rzeczywistości społecznej i w której każdy może decydować o tym, jaka jest jego religia, z czego je będzie tworzyć. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze zagubienie tych elementów, które dotychczas uznawaliśmy jako paradygmat w procesie wychowania, można powiedzieć jako filary w procesie wychowania, i które zaczynają zmieniać swoje znaczenie, zaczynają być traktowane jako płynne albo mało znaczące. Nie będę zbyt długo mówić o tym, że zmienia się też postrzeganie dziecka i to, kim jest dziecko we współczesnym kontekście społeczno-kulturowym, ale myślę, że świadomie, kiedy patrzymy na te zmiany, widzimy przede wszystkim zmianę ról. Dość często dziecko przejmuje rolę rodzica. To dziecko staje w pozycji osoby, która przekazuje rodzicowi, co ma czynić i co dla niego jest najlepsze. A to, co wydaje się szczególnie trudne, wielu rodziców takie ujęcia również przyjmuje. Nie wiem, czy widać dobrze na samej górze tego slajdu, powinien być napis dziadkowie. I to, co chcę powiedzieć w tej chwili, wydaje się bardzo proste, ale pokazuje tę rzeczywistość wychowania do wiary w perspektywie pokoleń. Przywykliśmy do takiego spojrzenia, że rodzice wychowują do wiary swoje dzieci, kiedy stają się dorosłymi, kiedy sami stają się rodzicami, kontynuują ten przekaz wiary wobec swoich dzieci. I dość długo taki przekaz z pokolenia na pokolenie przekazem wystarczającym. Czyli mogliśmy się cieszyć rozwojem wiary, który w dużym stopniu odnosił się do prostego przekazu wiary pokolenia na pokolenie. Myślę, że procesy migracyjne, które wystąpiły w Polsce, zwłaszcza w związku z otwarciem granic i wejściem do Unii Europejskiej, spowodowały zachwianie tego kontaktu wielu dziadków z rodzicami, także z tego względu, że no, rodzice wraz ze swoimi dziećmi opuścili Polskę, wyjechali do innego kraju, wobec czego, co było często traktowane jako swoisty bypass, czyli dziadkowie przekazywali wiarę dzieciom, kiedy rodzice ze względu na brak czasu, czy ze względu na jakiekolwiek inne trudności, na przykład brak zaangażowania religijnego, nie mogli tego uczynić. Ten bypass od dziadków do wnucząt, który dość długo pomagał w procesie wychowania do wiary, niestety w sytuacji, kiedy zabrakło tego kontaktu, albo ten kontakt został ograniczony do rozmów i komunikacji przez Skype, przestał funkcjonować. I w sytuacji, kiedy ten przekaz od pokolenia najstarszego dziadków do dzieci nie funkcjonuje tak, jakbyśmy tego chcieli, musimy szukać innych rozstrzygnięć. Nie jestem pewna, jak mój głos do Państwa dociera, ale mam nadzieję, że teraz widoczne są na slajdzie podstawowe założenia, które są związane z dobrym wychowaniem do wiary. Powiedziałabym w ogóle z całościowym procesem wychowania, w tym wychowania do wiary. Te poszczególne zagadnienia wracały już dzisiaj w wystąpieniach, czyli kwestia sakramentu małżeństwa, traktowania małżeństwa nie tylko w ujęciu naturalnym, ale sakramentalnym, co jest o tyle istotne,
że młodzi małżonkowie mają wówczas świadomość nie tylko wierności i trwałości małżeństwa, ale także mają świadomość, że nie są sami w tej rzeczywistości małżeńskiej, bowiem jest Chrystus, który ich wspiera, który nadaje siłę, który umacnia. I ta przysięga małżeńska może być realizowana. Drugą ważną kwestią, o której warto pamiętać w procesie wychowania, w tym wychowania do wiary, to jest miłość ojca i matki. Ta miłość wzajemna rodziców, czyli miłość okazywana mamie przez tatę i miłość okazywana przez tatę mamie, jest fundamentem, ponieważ jeśli na tym fundamencie będzie budowany proces wychowania, to dzieci będą mogły z tej miłości czerpać. Ksiądz profesor Pryba dzisiaj w pierwszym wystąpieniu mówił i przywołał cywilizację miłości, czy kulturę miłości, dzięki której wzrastały następne pokolenia. I myślę, że tutaj, w tym procesie wychowania w rodzinie, mamy fundament. Miłość rodziców okazywana sobie wzajemnie. Z tym się wiążą konkretne relacje osobowe. Ja myślę, że często mówiąc o rodzinie, odwołujemy się do relacji instytucjonalnych, pokazujemy funkcje te instytucjonalne, natomiast trzeba przypominać relacje i funkcje osobowe, rodzicielską, siostrzaną, braterską, małżeńską, jako to, co buduje spójność rodziny i dzięki czemu może ona wzrastać. Kolejną kwestią jest świadectwo życia. Wszyscy chyba, tak jak tutaj jesteśmy obecni, zdajemy sobie sprawę, jak ogromne znaczenie w procesie wychowania do wiary ma świadectwo czy to rodziców, czy innych członków rodziny. Tu często jest przywoływany obraz ojca Jana Pawła II, wtedy Karola Małego, który miał szansę patrzeć na modlitwę, na klękającego do modlitwy swego ojca. Miał konkretny wzór, do którego mógł się odnosić. Kolejnym założeniem jest kwestia pewnej stałości, konsekwencji. W procesie wychowania ta ciągłość, stałość, konsekwencja, ale też wspominamy już dzisiaj wola czynienia dobra, pragnienie czynienia dobra, podejmowanie i realizacja tego dobra będą bardzo znaczące. Stąd też dziękuję i pani doktor Basie i pani profesor Monice Waluś za to wprowadzenie i wskazanie wychowania konsekwentnego, stałego, podejmowanego w polskiej rzeczywistości. Ważną kwestią pozostaje słowo i komunikacja w rodzinie, ponieważ wiara rodzi się ze słyszenia, a tym, co się słyszy, jest Słowo Boże. Stąd pytanie, które możemy postawić, to pytanie, ile tego Słowa Bożego dociera do młodego pokolenia w naszych rodzinach. Czy dzieci wychowywane współcześnie słyszą Słowo Boże? Czy to Słowo jest głoszone, czytane, podejmowane? I kolejna kwestia to kultura środowiska rodzinnego. Jakie symbole, zwyczaje, tradycje są podejmowane we współczesnej rodzinie. Proszę Państwa, stawiając to pytanie o to, czy wychowanie do wiary może być realizowane i jak jest realizowane we współczesnej polskiej rodzinie i co możemy z tym uczynić, warto powrócić do kwestii, które są z tym mocno związane, pokazać dzieci jako osoby, które stoją na drodze wiary, które mają szansę rozwijać się, podejmować wiarę. I to, co będzie znaczące w procesie wychowania do wiary, to ten moment, w którym dzieci wychodząc z domu, wchodząc na przykład w rzeczywistość studiów albo podejmując pracę, albo kontynuują rzeczywistość podejmowanego w domu wychowania chrześcijańskiego, albo z tej rzeczywistości rezygnują.
Czyli rezultaty wychowania do wiary tak naprawdę odkryjemy wtedy, kiedy dzieci, nie będąc już pod kontrolą dorosłych, będą podejmować samodzielne decyzje o kontynuacji swojego życia wiary. Pozwólcie Państwo, że krótko odniosę się do takich trzech modeli, które są w tej chwili postrzegane w naszej rzeczywistości. Przepraszam, będzie to duże uproszczenie, ale mam nadzieję, że to zostanie zrozumiałe. Pierwszy model, który przyjmowaliśmy dość długo, to był model, w którym traktowaliśmy dzieci jako osoby przyjmujące wskazania rodziców. Czyli uznawano, że dzieci mają po prostu naśladować dorosłych członków rodziny, którzy dają konkretne świadectwo wiary. Dzieci w tym modelu są traktowane jako osoby bierne, przyjmujące. Tutaj często podaje się takie założenie, że dzieci po prostu słuchają rodziców i uczestniczą w tym przekazie wiary. Myślę, że trochę są traktowane wtedy jako osoby bardziej angeliczne z rzeczywistej dzieci i że ten model, w którym dziecko posłusznie przyjmuje to, co mówi dorosły, jest już trudnym do zaakceptowania współcześnie modelem. Stąd warto postawić pytanie, kim jest dla nas to małe dziecko i czym jest proces wychowania do wiary współczesnego dziecka. Drugi model, który staje się coraz bardziej rozpowszechniony w naszej rzeczywistości, to model, w którym to dziecko przyjmuje pozycję rodzica. To nie rodzic wychowuje swoje dziecko. Rodzic wskazuje dziecku odniesienia, pokazuje drogowskazy, daje przykład, ale dziecko decyduje o tym, co ma być podejmowane, w jaki sposób ma być podejmowane. I to dziecko decyduje także w kwestiach wychowania do wiary. Zmienia się ta relacja władzy i autorytetu pomiędzy dzieckiem i rodzicem. I w tym ujęciu dzieci same mają decydować, czy chcą uczestniczyć w tej drodze wiary, czy nie chcą w niej uczestniczyć. Często rodzice mówią, niech dzieci same zdecydują, albo jeśli dzieci dorosną, to wtedy zdecydują o tym, czy będą uczestniczyć w danej rzeczywistości religijnej, czy nie. Ja powiedziałabym tak, że gdyby dzieci miały same o sobie decydować, to najprawdopodobniej w wielu kwestiach decydowałyby zupełnie inaczej niż ich rodzice. Czyli gdyby mogły decydować o pożywieniu, to pewnie składałoby się ono w dużym stopniu z czekolady, a nie zdrowych warzyw. Albo gdyby miały decydować o edukacji, to pewnie byłoby więcej przerw niż konkretnych zajęć edukacyjnych. Więc ta decyzja, że to dzieci mają zdecydować o tym, czy będą uczestniczyć w rzeczywistości wychowania religijnego, czy nie, myślę, że jest decyzją mało roztropną, powiem delikatnie, ze strony rodziców. W trzecim ujęciu tej relacji między rodzicem a dzieckiem w procesie wychowania do wiary, ta relacja między dorosłym i dzieckiem staje się relacją uzupełniającą. Z jednej strony dzieci stawiają pytania, podnosząc pewne kwestie związane z wiarą, pytają dorosłych. Czasem budzą na nowo wiarę rodziców, stawiając wiele pytań dotyczących rzeczywistości religijnej i skłaniają rodziców do refleksji i powrotu do swoich pokładów wiary, często do ponownego nawiązania relacji z Bogiem. Z drugiej strony rodzice mają szansę poprzez relacje z dziećmi dawać to świadectwo wiary, które w tym procesie rozwoju, zwłaszcza współcześnie, jest im tak potrzebne. Powiedziałabym, że to odniesienie rodzica i dziecka
jest zawsze odniesieniem z pozycji autorytetu. Rodzic jest autorytetem dla swojego dziecka. Rodzic nie jest kolegą czy koleżanką swojego dziecka, ale osobą doświadczoną, która w relacji z dzieckiem może mu wskazywać, którą drogą ma kroczyć. W tym trzecim ujęciu następuje pewna symetria i dzieci mają szansę rozwijać się na tej drodze wiary dzięki wsparciu dorosłych, a dorośli, zwłaszcza zagubieni w tej drodze, mogą się rozwijać na drodze wiary dzięki swoim dzieciom. Czyli następuje takie wzajemne dopełnianie tej rzeczywistości rodzicielskiej i dziecięcej. Tu warto wspomnieć, że duchowość życia rodzinnego jest zupełnie inna niż duchowość pustelników czy duchowość rzeczywistości zakonnej, ponieważ ta duchowość życia rodzinnego kształtuje się w codziennych wydarzeniach, kształtuje się w takim zwykłym odkrywaniu obecności Boga i w codziennym pokonywaniu trudności występujących w rzeczywistości rodzinnej razem z Nim, w kontakcie z Nim. Oczywiście te trzy ujęcia są pewnym uproszczeniem i są takim ekstremalnie uproszczonym ujęciem, ale one pokazują różne odniesienia. W pierwszym odniesieniu dziecko staje się przedmiotem urabiania. W drugim dziecko przyjmuje rolę rodzica, staje się dorosłym wyznaczającym drogę. W trzecim ujęciu dorośli i dzieci współpracują ze sobą, ale to dorosły jest autorytetem prowadzącym, ukierunkowującym, wspierającym dziecko. Stąd myślę, że warto postawić pytanie, czy w procesie wychowania do wiary, czy wychowania chrześcijańskiego, pragniemy pomóc dzieciom, aby stawały się osobami dojrzałymi. Ta kwestia dojrzałości dzisiaj wielokrotnie powracała, także w tym przygotowaniu do życia w małżeństwie i rodzinie. Czyli czy w procesie wychowania do wiary zależy nam na tym, aby dzieci były osobami odpowiedzialnymi i dojrzałymi, czy też bardzo długo chcemy je zachować pod naszą kontrolą? Ja trochę przyspieszę, ale chciałabym zwrócić uwagę na kwestię konieczności we współczesnym procesie wychowania do wiary, łączenia wiary z życiem. Ta wiara nie może być oderwana, nie może być pokazywana tak, jak próbują to nam narzucić współczesne nurty do sfery prywatnej, niezależnej, mało znaczącej, ale należy pokazywać wiarę jako złączoną, spojoną z rzeczywistością codziennego życia. A wychowanie do wiary jako mocno związane z rzeczywistością wychowania, stanowiącą jedną część tego wychowania, której nie można od procesu wychowania rozdzielić. I potrzebne jest wychowanie do wiary wraz z tymi pozostałymi cnotami teologalnymi. Wychowanie do wiary, wychowanie do nadziei, wychowanie do miłości. W tym kontekście będzie ono stanowiło zwartą całość. Krótkie odniesienie. Ksiądz profesor Józef Stala mówił, że mogę mówić trochę dłużej i on powie trochę krócej. Mam nadzieję, że to jest do zaakceptowania. Natomiast w tej chwili chcę się odwołać do tego, co zostało wypracowane i przez księdza profesora Stale i przeze mnie we współpracy z rodzicami, z katechetami i z dziećmi, jako pewien model wychowania dzieci do wiary we współczesnej rodzinie. Zaczynamy od elementu doświadczenia, od tego, co jest codzienne, zwyczajne w naszym życiu rodzinnym. Dokonujemy prostej interpretacji. Wielu rodziców mówi, że nie ma wiedzy teologicznej albo nie ma odpowiedniego przygotowania, aby dokonać tej interpretacji. Ale ona nie wymaga ogromnej wiedzy. Ona wymaga prostych odniesień
które będą nawiązywały do rzeczywistości Boga. Czyli spacerując z dzieckiem w sobotnie popołudnie czy niedzielne popołudnie, oglądając piękne wiosenne kwiaty, wystarczy prosta interpretacja. Cieszysz się tymi kwiatami, możemy wymienić nazwy kwiatów. Bóg chce, abyś cieszył się wiosennymi kwiatami. To naprawdę nie wymaga ogromnej wiedzy teologicznej. Potem to doświadczenie i interpretacja może być przeniesione do modlitwy, chociażby modlitwy wieczornej dziecka. Dobry Boże, dziękuję Ci za dzisiejszy spacer, za kwiaty, za to, co widziałam, czy widziałem. Potem to doświadczenie możemy przenieść do rzeczywistości liturgii eucharystycznej, przenieść je razem z dziećmi, kiedy uczestniczymy na mszy świętej i potem czerpać z tego, aby nasze życie stawało się coraz bardziej życiem zgodnym z Ewangelią, aby było życiem zachowującym wskazania podane przez Jezusa Chrystusa w codziennych wydarzeniach tego życia. Mam nadzieję, że ten schemat jest widoczny. On powinien potem wracać wielokrotnie, czyli powinna się tworzyć pewna spirala tego doświadczenia przez kolejne doświadczenia, ich interpretacje, modlitwę, liturgię, nasze działanie moralne zgodne z założeniami Ewangelii, błogosławieństw. Działamy i pogłębiamy nasze życie w rzeczywistości wiary. I nie wiem, czy ten slajd jest widoczny. Myślę, że będzie można na tym slajdzie pewnie zakończyć. Ważne jest to, żebyśmy w codziennym życiu, niezależnie od tego, jakie ono jest, niezależnie co w nim podejmujemy, wsłuchiwali się w ten głos Jezusa, który może do nas docierać w codziennych, zwyczajnych sytuacjach, tak jak docierał w zwykłych, codziennych sytuacjach ludzi, którzy mieli szansę się z nim spotykać. Jeżeli damy możliwość naszym dzieciom, naszym rodzinom, aby ten głos docierał także współcześnie, jeśli przyjmiemy założenie łączenia wiary z życiem, i wychowanie do wiary połączymy z wychowaniem do nadziei i miłości, to myślę, że także współcześnie mamy szansę na to dobre wychowanie do wiary. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że prezentacja przynajmniej w dużym stopniu była widoczna.